Wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści i doświadczony cierpieniem. I przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz. Wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Księga Izajasza, 53 rozdział, werset 3. Pewien ewangelista opowiadał o spotkaniu z człowiekiem, o spotkanym człowieku, któremu próbował wręczyć kalendarz chrześcijański. Łatwo było zauważyć, że był wielce zadowolony z powodu, dla którego nie przyjął kalendarza, który mu zaoferowałem. Nie chciał go tym razem, bo ktoś wcześniej podarował mu światowy kalendarz i miejsce na ścianie, na którym zazwyczaj wisiał chrześcijański kalendarz, było już zajęte. Moje myśli nie są teraz zajęte miejscem, w którym wisiał kalendarz, ani tym, czy zakurzył się na półce lub wylądował w koszu na śmieci. Martwię się o miejsce, jakie Pan Jezus Chrystus chciałby mieć w naszym życiu. Czy może być ono zajęte przez inne rzeczy? Znane jest przysłowie, kto z kim przestaje, takim się staje. W powiedzeniu tym myśl przewodnia jest taka, że z naszego doboru przyjaciół można wyciągnąć wnioski dotyczące naszego własnego charakteru. Pozwólcie mi na sparafrazowanie tego powiedzenia. Powiedz mi, jak przestajesz z Panem Jezusem Chrystusem, a powiem ci, jakim jesteś chrześcijaninem. Miejsce w codziennym naszym życiu, cześć i szacunek, jakimi go obdarzamy, ujawniają, co o nim myślimy i co on dla nas znaczy. Wielu ludzi, którzy spotkali Pana Jezusa Chrystusa, gdy był na ziemi, było pod jego wrażeniem. Nawet bywali tacy, którzy byli nim zafascynowani. W Biblii znajdujemy opis radosnych okrzyków jego uczniów, które ujawniały ich głębokie zdumienie. Tomasz powiedział: Pan mój i Bóg mój. Piotr oświadczył: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Jan Chrzciciel wskazał go, mówiąc: oto baranek Boży, a uczniowie krzyknęli jednogłośnie: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Te formy pełnego uwielbienia, zwracania się do Pana Jezusa Chrystusa były pełne estymy, szacunku i miłości. Jakie miejsce w Twoim życiu zajmuje Pan Jezus Chrystus? A może miejsce, które On powinien zajmować, oddałeś już czemuś lub komuś innemu? To są kluczowe pytania, które powinieneś w swoim sercu zadać samemu sobie. Od tego, jak na nie odpowiesz sam sobie, zależy wiele, o ile zrozumiesz, gdzie będzie twoja wieczność na podstawie tych odpowiedzi.